wróciłem do piekła dla ciebie. Siemano moi drodzy, to Paradoks. Kontynuujemy przygodę w Diablo 4. Ogarniamy już trzeci akt. Udaj się do monastyru Orbiej, aby porozmawiać z opatem. No i tam się udamy. W końcu lecimy tylko fabułę. Troszeczkę sobie ulepszyłem mojego barbarzyńcę. Zobaczmy, co potrafisz. Nie ma jakichś dużych zmian. No ale... pierścienie i naszyjnik. Znaczy w sumie naszyjnik był, pierścienie ogólnie zrobiłem legendarnymi. Nie tutaj. No bije się to troszeczkę lepiej, szybciej przede wszystkim. O, szybkość mi chodziło, bo ten barbarzyńca był zbyt wolny. No, że teraz przynajmniej mam pierdolnięcie jakieś. Muszę czekać. Niestrzeżona forteca. To zawsze zły znak. Loracie Nar. Przyjmuję twą wiadomość ze zdziwieniem. Twój czarujący uczeń przybył tego ranka z równie niepokojącymi wieściami, lecz nie wspominał o tobie. Mam rozumieć, że to nie ty go przysłałem. Dołącz do nas w Orbiej, gdy tylko zdołasz. O kurde, wchodzimy do podziemia tutaj. Jest tu ktoś? Zabójstwo! Zabójstwo w zakrystii! Zaryglować drzwi! Co z innymi? I z opatem! Robić jak mówię! A kto to krzyczy? Jestem jeszcze gotów. No dobra, idziemy tam, gdzie mi wskazuje misja.
Wszedłem tego dnia do zakrystii. Przepełniała mnie radość. W końcu. Wreszcie już po moją kolej. Wkroczyć do archiwum i zgłębić wiedzę o ciemności. Muszę czekać. Jestem jeszcze gotów. Dobra, to się cofamy. Nie jestem jeszcze gotów. Ani Horadrim, ani człek, tylko diabeł. O kurde, 53. Czy ja mam wrażenie od przytłoczenia, mogę tam dać? Mogę, dobra. Archiwa Orbi. Bądź przeklęty, opacie. Dlaczegoś go wpuścił? I na potrzeby inkwizycji. Od tego czasu archiwa zostały rozszerzone o badania nad wszelkim złem. I są dostępne tylko dla najbardziej. Do wieczora. Do wieczora będzie pod moją pieczą. Jako... Otworzył drzwi, a demon o bladej twarzy się uśmiechnął. Wykradł zakazaną wiedzę. Już w porządku. Oczyściłem drogę. Dasz radę iść. Nie ma ucieczki. Wiedza, która się uchowała, musi tu zostać. Do wieczora będzie pod moją pieczą, jako i w nocy, która po nim nastanie. Musimy chronić archiwum. Zginął? Nie ma we mnie furii. Muszę czekać.
furii. Muszę czekać. Zrywający okrzyk. Co ja w ogóle mam na sobie tutaj? Nie, no dobra. To mi się nic nie przyda, jeszcze tutaj mam. O kurde, to jest ładne. Rozerwanie. Dobra, na razie nic nie zakładamy, bo nic mi się chyba tak nie przyda. Z tego co zebrałem. Nie ma we mnie furii. Nie jestem jeszcze gotów. Kurde, tak trochę nie za bardzo wiem w ogóle, co iść tym barbarzyńcom. W odsłonięcie, w przytłoczenie. Nie wiem. Zobaczymy, co mi w ogóle będzie dropić, nie? Dobra, mam punkcik. Ja sobie polepszę ten podstawowy atak. Coś mi chyba brakuje. A może i nie? Nie, tak. Muszę tutaj się udać. Muszę czekać. Mam otwarte oczy, by widzieć nadchodzącą ciemność. Przez dzień cały szykuję się, by przyjąć brzemię wiedzy. Do wieczora będzie pod moją pieczą, jako i w nocy, która po nim nastanie. Jest opad. Zasługuje na to, by spłonąć z całą resztą. Gdzie jest Eliasz? Uciekł. Powiedział, że sanktuarium wkrótce legnie w gruzach i tylko ja mogę pomóc. Zamierza przyzwać pomniejsze zło. Zabrał wszystko, czego potrzebował, a potem... Moi uczeni zamordował ich.
on. O, diarał. Rozkradający ten świat zginą, pogrążeni w żalu. Kurde, gdyby ta żelazna skóra. Nie jest mi to potrzebne jako. Ale dobra, założymy to sobie. Muszę powyciągać, kurde, te klejnoty. Spotkaj się z Loratem w Kedbardu. Dobra, czyli musimy stąd wyjść. Gdzie ja tu mogę klejnoty wyciągnąć? A tutaj chyba nawet nie dam rady, muszę lecieć do Kiowosadu. O, i tutaj mam misję, dobra. Jestem jeszcze gotów. Co ja mam tu w ogóle zrobić? Jestem poblokowany jeszcze. Mam tylko to, co najlepsze. Odłamki z niebios. Jak na pewno wiesz, nawet pozornie prozaiczne przedmioty kryją czasem wielką moc. Mogę pomóc ci ją uwolnić. W tym procesie rozkładam na części oryginalny przedmiot, by wydobyć z niego czysty aspekt tajemnej mocy. To tak, jakby wydrzeć duszę z jednego ciała i przenieść ją do innego. Nie żebym w ogóle myślał o takich rzeczach, a już na pewno nie pod okiem katedry.
sumie, co my tutaj mamy? Szansa na trafienie trąbą powietrzną. Okej, ja to sobie nawet wydobędę. Dobra, już nic. Resztę idziemy sprzedać. Tu nic. To jest kurde rozerwanie, tylko barbarzyńca. Nie używam rozerwania. Dobra, na razie sobie ten hełm zostawię. Uczciwa wymiana. No to nie jest mocniejszy, a to są małe wartości. Dobra, na razie. Dobry interes. Na razie to sprzedam wszystko. Pamiętaj, że ostrożności nigdy za wiele. Dobra, idziemy do Lorata. Zwoje z zakazanego archiwum. Chcę przywołać pomniejsze zło. Że co? Które z nich? Gdzie? Tego oczywiście nie wiemy. Eliasz może utopić stepy we krwi, ale pomniejsze zło jest w stanie unicestwić cały kontynent. Chodź, demon Eliasza jest już w środku. Oby nas do niego doprowadził. Bez przerwy zadawał mi wścibskie pytania. Szczerze mówiąc, bardziej powinienem martwić się tobą. Sporo ryzykuję, obdarzając zaufaniem kogoś tak związanego z Lilith. Naprawdę sporo. Może jesteś zbyt młody, by to wiedzieć. Najwyżsi źli powinni być ci znani. Diablo, Mephisto i Baal. Pomniejsi to ich parszywi krewni. Asmodan, Belial, Andariel oraz Duriel. Każde z nich gnębiło ludzkość od zarania dziejów i z chęcią zrobią to ponownie. Dobra, moi drodzy, myślę, że tutaj jest dobry moment na zakończenie odcinka. Mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się, hej!